pierwszy. Dobrze ustawiony boksersko. Koniec rundy pierwszej. Myślę, że wygranej przez Piotrka Sielawę, ale tutaj no można i nawet trzeba wymagać od tej klasy zawodnika troszkę lepszej postawy, naprawdę. Myślę, że w drugiej rundzie Piotrek nam się tutaj rozkręci i pokaże o wiele lepszy boks. I rozpoczynamy rundę drugą na ringu niebieskim, jak oznajmił nam to speaker zawodów. Daniel Leszner, bokstur Łódź, narożnik czerwony. Piotr Sielawa, hetman Białystok, narożnik niebieski. Chwilowa przerwa w walce na skutek rozwiązania się sznurowadła u zawodnika z Łodzi. Piękna kontra w wykonaniu Leśnera, aż wstrząsnęła Piotrkiem Sielawą. No, w tył głowy cios. Sędzia Kazimierz Piruk tutaj zwraca całkiem słuszną uwagę Piotrkowi Sielawie, że był to cios faulujący. Troszeczkę zapasów w ringu. Wydaje się tu wielce niepokornym być Daniel Leszner, który tam, prawda, czuje tą sportową złość. Teraz bardzo ładny lewy prosty w wykonaniu Sielawy. Dochodzi celu, ale Leszner rewanżuje się prawym prostym. I jeszcze jeden prawy prosty. Dochodzi celu. Koniec rundy drugiej, przed nami runda trzecia.
jeszcze jedna runda i ostatnia tego pojedynku. Pomiędzy Danielem Leschnerem, Bokstur Łódź, a Piotrem Sielawą, Hetman Białystok. Po dwóch rundach przewaga Piotra Sielawy, niemniej jednak tutaj no, liczyłem na lepszą walkę z jego strony. Może rozbudziłem nadzieję Państwa, ale Leschner tutaj no, bardzo ładna postawa młodego zawodnika. Nie uląkł się sławy swojego przeciwnika. Na ile tutaj pozwala mu wiedza techniczna, na tyle chce utrudnić zwycięstwo swojemu przeciwnikowi. No ładny prawy prosty Sielawy. Odwrócenie się Leschnera tutaj. Ostatnia minuta pojedynku. Troszeczkę tutaj nieporozumienia wprowadził w walkę gong na ringu zielonym. Piotrek Sielawa tutaj myślał, że to jest gong kończący walkę w ringu niebieskim, ale to dopiero teraz.
No troszeczkę czekamy na kolejną parę zawodników. W narożniku czerwonym mamy już Patryka Hoffmana z klubu Spartan Toruń, a jego przeciwnikiem będzie Mięczykowski Krzysztof Bombardier Gdynia. Już tam widzę zmierza do narożnika reprezentant Gdyni i za moment rozpocznie się pojedynek. No mamy tutaj przed